Ja wczoraj oglądałem te wywiady nawet jeszcze z BMW Sauber i tam zawsze Robert gdzieś wbijał szpilkę Timowi, że on zawsze ten bolid miał chujowy. Nawet w wywiadach z tym, z Nico Rosbergiem, sam Nico mówił, że Robert właśnie, gdyby nie bolid, to on byłby najlepszy. Już w latach młodzieńczych Robert jeździł też nie najlepszym tym bolidem, a jakoś, nie czy bolidem, go-kartem, a wygrywał. I to mnie ciekawi, dlaczego Polak jest tak niedoceniany. Iść do familiady z Pelcem i Klamą. Klama praca, Pelcu praca dziewczyna. To jest koniec projektu platynowa. Ja myślę, że to będzie pato projekt. Wszyscy będziemy grać w komputery, będziemy grubi, będziemy narzekać na życie, ale będziemy mieć sporo forsy. A tutaj się podpierdalało. Ten robota, ten siłownia, ten dziewczyna, ten rower, solarium, kurwa, wiesz. Odjebało, odjebało. Tylko ja zostałem. Tylko ja zostałem na straży, nie? Chociaż też mi się już takie myśli wchodzą, że na treningi chodzę, na rowery wychodzę, do ludzi wychodzę. Też mi trochę odpierdala, dlatego muszę terapię mieć jakąś poważną, komputerową, serio. Jakieś okłady z klawiatury, kurwa, na łeb czy coś, bo zaczyna się ze mną źle dziać. Boję się, że jeszcze wrócę do poważnej suplementacji, nie? I do poważnych treningów 5 razy w tygodniu. A tego bym nie chciał, naprawdę, nie chciałbym sobie tak spierdolić życia. Barnaj, siema Paris, weź powiedz Kubicy, że ma zatankować gaz. Dobrze, dobrze, Barnajku, kochany. A Olaf to już w ogóle koniec. Już kolejna dziewczyna i to już on sobie życie jeszcze zaczyna układać. Nie, to się wszystko się posypało. Wszyscy zaczęli normalnie żyć. Tak, nie pamiętam kiedy ktoś dzwonił na kurtyzany, albo kiedyś ktoś wszedł na tym spika i narzekał na życie. Żałosne. Ale mam nadzieję, ale przynajmniej jesteśmy my, nas, ja i wy i my. Jesteśmy razem, możemy sobie udawać, że jesteśmy inżynierami. Okej. Okay. Wczoraj zakończyliśmy wyścig, to był wyścig... To były Ardeny. Najbardziej szczęśliwy wyścig dla nas, ponieważ Russell był 5, Robert Kubica był 8, co oznacza zdobycie 2 punktów, akurat 0. A dzisiaj szykujemy się na Mediolan. Gorący Mediolan. Mediolan to możliwe, że jest stolica Włoch, jak się nie mylę. Milan to Mediolan, właśnie tak. Coś z tej geografii jeszcze mam. Zobaczmy tor. Gorący trening, gorące kwalifikacje, gorący wyścig. Czyli ta ilość strategii w głowie może być nieograniczona, ponieważ tutaj nie atakuje nas pogoda. Jest stała pogoda. Informacje o taki przewodnik po torze. Co nas interesuje? Maksymalna prędkość, te przełożenia biegów. Bo zobaczcie, jaka jest długa prosta tutaj. Łuk, bo tego nie nazwę zakrętem. To jest łuk. Kolejna prosta, malutkie dwa ciasne zakręty, kolejny długi łuk, który można rozumieć jako taką lekko skrzywioną prostą. To jest taki inżynieryjny slang. Rzym jest stolicą Włoch? Też może być, też fajnie. No i zobaczcie, tu mamy taki łuk, który traktuje jako prostą, tu mamy zakręt, mamy kolejne proste, bo to są takie długie łuki, zakręt, usko, kolejne długa, czyli to będą takie dłuższe przełożenia biegów, taka prawda. Bo to Russell mówił mi, że Mediolan jest stolicą Włoch. No, coś pokićka. Też coś nie wiedziałem. Rzymu właśnie, no Rzym. Jak? Esport Boxing Club? A to jest menadżer też? Esport Boxing Club? Nie widziałem. Już sprawdzam sobie, już wchodzę na Google. Bo ja właśnie szukam takich single player. Esport Boxing Club. No widzę. Esports Boxing... A kiedy wychodzi? Chyba już wyszło, co? A nie, jeszcze nie. Dzień temu. No możemy coś takiego zrobić. Boxing, okej. Tak, właśnie Emilian Pejowski, dobrze gadasz. Mediolan jest stolicą mody, a Rzym jest stolicą Włoch. Przepraszam, no. Za każdym razem, jak grasz w nową grę, zastanawiam się, czy to gra jest taka trudna, czy ty taki kciowy. Całe szczęście to nie gra. 100 złotych. Dziękuję ci za stóweczkę, Xulańcu, mój kochany. Wiesz, powiem ci tak, to jest wszystko performance. Ja w gierki jestem piekielnie mocny i piekielnie dobry. Dobra. Ale robię tylko to po to, żeby tworzyć content, tak? Przecież taką Formułę 1 to bym z palcem w dupie wedy dzień przeszedł, nie? Kolejny na transmisję Ligi Okręgowej startuje o 1800 full professional, mordeczko. Pozdrawiam, czat platynowy Essa. 5 złotych. Dziękuję ci serdecznie za piątaka Trybuna TV. Na transmisję Ligi Okręgowej startuje 18:00. Full professional mordeczko. Pozdrawiam z czat platynów. Dobra, na Trybunę PL zaglądniemy na pewno. Essa! Yeah!
Dobra, bo mamy informację. Czyli tak, Rzym jest stolicą Włoch, Mediolan jest stolicą mody. Tor jest raczej prosty, maksymalna prędkość się liczy, oczywiście zwalnianie z tej maksymalnej prędkości i oczywiście szybkie zakręty. Szybki zakręt to oznacza, że to jest łuk. Czyli nie redukujesz kurwa do zera i robisz zakręcik, tylko wpierdalasz się w ten łuk na 120, prójesz kurwa 110, lekko ci ta prędkość spada i na wyjściu zakrętu już masz 150 kurwa, rozumiesz? To są takie przełożenia, widzowie. Ja wiem, dla was to jest jeszcze niewyobrażalne. Ale dla nas inżynierów, no wiesz, fizyków, kurwa, geografów, no to dla nas to jest po prostu czysta, prosta matematyka obliczenia, żeby to wszystko wam pokazać. Zobaczymy. Po kolei wszystko. Wiadomości. Na początku wiadomości, Mediolan, podsumowanie. Obecna sytuacja, zanim wybierzemy się na wyścig w Mediolanie. Lewis Hamilton jest faworytem. No to nie jest w ogóle nowość, bo on jest zawsze faworytem, ponieważ ma najlepszy samochód. Najlepszy samochód. Tak naprawdę Lewis Hamilton jest kierowcą dobrym, nie ma mu co odbierać, nie ma mu co ujmować, ale nie jest lepszy od Roberta Kubicy, tak? Jeśli Robert by miał bolid Hamiltona, a Hamilton bolid Kubicy, to Hamilton nigdy by, kurwa, nie był tak wysoko jak Robert, a Robert byłby zawsze pierwszy, to jest prawda. Hamilton może jeszcze stracić swoją pozycję, mamy mnóstwo czasu, mówi Sebastian Vettel z zespołu Ferrari. Czyli Ferrari i Mercedes to jest taki najważniejszy pojedynek. Kimi Raikkonen uważa, że zespół Alfa Romeo ma szansę stanąć na podium weekend. No, ciekawe. Robert Kubica. Cześć, Logan. Przepraszam, czy planujemy w najbliższym czasie popracować nad zawieszeniem? Jesteśmy do niczego na średnich zakrętach. A to przez kiepsko prowadzący się wóz. Jeśli nie ustabilizujemy go na zakrętach, zawsze będziemy zostawali za konkurencją. Dziękuję Ci za informację, Robercie. Dave Robson, mamy gotowy raport do następnych wyścigów w kalendarzu, prawie 4-milowy tor, 26 okrążeń, wydaje się krótki, ale to chuja prawda, bo te okrążenia są prawie tak samo, znaczy prawie tak samo, one są tak długie jak na przykład, jak pół okrążenia na przykład Vancouver, nie? Nie dobrze gadam? Gdzie były takie długie okrążenia? O, czekaj, tu były krótkie, patrzcie, tu są okrążenia po 4, 3, 2, 70 okrążenie... 2,40 są krótkie okrążenia. 2,300 to jest w ogóle króciutkie okrążenie. Ale 42 ich mamy. To wszystko się wyrównuje. To tak się wydaje, że z mało okrążeń to jest kurwa jeden chuj. W Mediolanie najdłuższe okrążenie w Mediolanie będziemy jechać. Widzę, że się chyba tak stakują te okrążenia. O, tutaj będzie tych okrążeń więcej, ale to będą krótsze. No dobra. Twarde brązowe opony. No jedna twarda brązowa opona to zrańca, powiem ci, była lepiona. Specjalnie na ten wyścig. Mam nadzieję, że reszta inżynierów też przygotowała opony na te zmagania. Dobra, mamy wiadomości sprawdzone, mamy samochód do obczajenia. Za 9 dni będziemy mieć nowe zawieszenie, o które Robert prosił. Pracujemy nad ulepszeniem części, chcemy rozwinąć tą nową skrzynię biegów. I przedni spoiler. Wszystko będzie gotowe za 7-19 dni. Może wyrównamy to, żeby to było równo właśnie. O, w taki sposób. Centrala, prowadzimy teraz budowę, tak, ośrodka projektowego, nowy tor testowy i fabryka na poziom czwarty. Wszystko oczywiście, no za rok. Za rok będzie dostępny. Nie, no 20 tygodni, no za rok, prawie rok. Dobra, lecimy dalej. Podróż do Mediolanu. Russell 12, Kubica 14, czyli zobaczcie, wystarczy tylko jeden wyścig, być bardzo wysoko i już jesteśmy gdzieś w top 15, top 13. Nie, rok ma 52 tygodnie. 20 tygodni to jest pół roku, tak? Cztery tygodnie to miesiąc. O, właśnie tak. Pół roku, elegancko, dobrze. Mamy też raz, mamy wszystko... A co to jest? To się kończy? Czemu tak jest pokazane, że raz, dwa i koniec? Załóż turbinę wsteczną z gwintem na pletkowym. Na razie dopiero ją wymyślamy, dopiero konstruujemy. Czy my już lecimy do Mediolanów, taka jest prawda, czy nie będziemy mieć tej nowej skrzyni. Nie będziemy jej mieć. No trudno, no dobra, chuj z tym, trudno. No to jedziemy z tymi częściami, co mamy wcześniej. Wybór sponsora, George Lasser i jeszcze bym się upewnił z czymś. Czy na pewno nie mamy czegoś nowego. Wypasuj części. Robert ma super to. O? Przedni spoiler. Zarek 111. Już go pakuję. Jakby dziś był zrzut robiony, to mamy fajny filmik pasujący do contentu jako przerywnik.
Abu Dhabi 2010 Radio Revint Net 10 zł. Dobra, nowy spoiler u Roberta. Tak, nowy spoiler u Roberta wchodzi. 8.33. Z chujnie różnica, widzowie. To jest chujnie różnica. Ale instalujemy nowy spoiler u Robercika. Trudno, instalujemy ten... On jest taki trochę niepewny, ten spoiler. Śmierdzi troszkę, ale trudno. Tam jakieś 3 punktowe się podnoszą. Dziękuję ci, Jerku. Teraz tak. Co my chcemy osiągnąć? 10 lub lepiej? No nie wiem. 15 lub lepiej. A bo dobra, nie. 10 lub lepiej. Czemu tu jest tak, że 10 lub lepiej 20 koła, 10 lub lepiej 10 koła? Dziwne, ale okej, niech będzie. Ostatnie najlepsze wyniki. Zobaczcie. Ardeny, kwalifikacje. Dycha i piątka. Dycha, piątka wyścigu. Monachium, 15-13. Co widzimy z tych statystyk? Co wynika z tych statystyk, kochani? My nawet w kwalifikacjach możemy być ostatni, a zawsze robimy co najmniej 2-3 pozycje do przodu. Okej. Okay. Wybór opon. Mamy bardzo gorący tor. Gorący jest w ogóle wyścig. Tu. Kwalifikacje cieplutko. A la. Twardych nie chciałbym używać. I teraz pytanie, co my chcemy zrobić? Na pewno chciałbym mieć 4 oponki te. To jest pewniak. Pośrednich też chciałbym mieć 4. Kwalifikacje, wyścig. Twarde, czy ja potrzebuję twardych? Trenuj twardej na jeden pit stop. Czyli tak, chcesz mi powiedzieć, że zrobimy taką strategię, że ja wytrenuję sobie na treningu opony czerwone plus oponę żółtą, która będzie mi potrzebna na kwalifikacji. I robię tak, wyścig zaczynam na czerwonej, zajeżdżam szmatę do zera i potem skakuję na żółtą czy na pośrednią. Tak, ale twardy na trzeci level. To czekaj, na trzeci level to muszę tutaj mieć trochę tych więcej opon, chyba co? Według mnie twarde, a potem miękkie. Zacznij od żółtej, czyli zmniejszam te. Nie, przepraszam, źle zrobiłem. Dobrze zrobiłem. Potem dotrzę na kwalifikacje. Weź 5-3-4, okej, akurat tak wziąłem, dobra. Russell jest wściekły, no bo jak się dostaje dwójkę plus, kurwa, z chemii, a się uczyło całą drogę do Mediolanu się uczył tej chemii, miał potem tą elekcję, kurwa, na zdawanie, dostał dwóje, no to wkurwiony lata. Na pewno nie chodzi o bolid. Robert Kubica i ja jesteśmy tu niby na równych prawach, ale ja dostaję słabszy samochód. O co biega, szefie? No, nie wiem, kto ci powiedział o tych prawach, ale cię nieźle wycackał, bratku. Sesja treningowa przed nami. Dzisiaj na spokojnie. Dzisiaj każdy wyścig sobie bardzo fajnie, spokojnie robimy. Nie przyspieszamy za bardzo tych jazd. Okej, okay, pogoda. Suchutko na torze. Najlepsza przyczepność będzie osiągnięta po 10 minutach sesji treningowej, po 10 minucie sesji treningowej. Nie boimy się nic. Oczywiście George Russell, Robert Kubica, ustawienia samochodu. Maksymalne prędkości będą tutaj bardzo pożądane. Zacznijmy sobie od konfiguracji oczywiście Roberta, bo on jest dla nas najważniejszy. Wchodzimy na czerwone opony. 17-19 okrążeń z 27 zaplanowanych, czyli jadę na czerwonych, kończę wyścig na żółtych. Tak jest. Czyli trenuję sobie na trójkę czerwone i staram się na dwójkę zrobić żółtych. Białe olewam. Przejściowe i deszczowe są mi niepotrzebne. Balans szybkości. Oczywiście te przełożenia biegów muszą być o dłuższe. Chcemy mieć tą prędkość maksymalną jak największą. Podsterowność jak najbardziej też wchodzi w grę. Docisk musi być dość silny, ponieważ wylecimy w powietrze, kurwa, jak nie będzie docisku, wariaty. Troszkę przedłużymy te biegi jeszcze, troszunie. Oho. Na początku wypuszczamy cię w takiej konfiguracji, potwierdzamy twarde opony, Robert jest gotowy. W tym momencie zajmiemy się teraz bolidem Russella, 17-latka z Wielkiej Brytanii, ustawienia samochodu, docisk, bardzo pożądany, tu jeszcze sobie go ustalimy, przełożenia biegów, idziemy w długość, podsterowność, jak najbardziej utwardzamy to zawieszenie, bo Robert i Russell też dawali nam o tym informację. Twarde opony, potwierdzam tą sytuację, potwierdzam statystyki. Inżynier, czy mamy zgodę na wyjazd? Mamy zgodę? Świetnie, mamy zgodę na wejście.
Pałmak zwiększy spokojnie. Mamy kilka sesji. Pierwszy oczywiście wypuszczony jest Russell. Niech przejedzie, niech trochę skóry zostawi na torze, co by Robert miał lepszą przyczepność. I co najważniejsze, podglądamy, co się dzieje w innych stopach. Mięciutkie opony, tylko dwie bialutkie, Gasly'ego i Sainza. Reszta też będzie chyba jechała na jednym pitstop. Zobaczcie, ile czerwonych oponek, tych twardych, tych hardów jest. I teraz Robercik, proszę, poszedł. Poszedł i w tym momencie na sesji treningowej, jak co dzień, jak co tydzień, przepraszam, bo co dzień się nie ścigamy, jak co tydzień zbieramy informacje o torze, żeby nam kierowcy powiedzieli jak najwięcej. Gdzie ten spoilerek lekko obniżyć, gdzie podkręcić śrubeczkę w silniczku, jakie oponki, gumeczki założyć. Bo to jest właśnie sesja treningowa, co by ten wywiad przeprowadzić. Najlepszym takim informacjodawcą, takim gościem z najlepszym feedbackiem jest oczywiście Robert, doświadczony, wie co jest grane. Russell troszkę mniej tych informacji udziela, ze względu, że jest zamknięty w sobie, troszeczkę młody, zestresowany i tak jeszcze no nie zna tego świata motoryzacyjnego, taka prawda, nie? Opony wyścigowe, ustawienia kwalifikacyjne. Nie zobaczyłem tych ustawień kwalifikacyjnych. Ale spokojnie, wszystko po połowie, elegancko, na spokojnie. W kwalifikacjach też potrafimy być groźni. Też potrafimy być groźni w kwalifikacjach. Okej, sektorki są kończone. Zobaczymy jak pierwsze okrążenia. Oczywiście są takie okrążenia na wyjebkę. Zjeżdża nam oczywiście już Russell. Niby najlepsze okrążenie w sektorze, no ale wiadomo, on będzie gorszy. 3 sekundy startu do Hamiltona, który jechał na lepszych oponach, więc to nie jest aż tak dużo. Gasly, Hulkenberg. Wiadomo, ci na mięciutki będą wyżej klasyfikowani. Jaki jest plan na ten trening? Jaki jest cel na ten wyścig? Top 10 obydwóch zawodników. Top 10. Powiem to głośno. Top 10 obydwóch zawodników. Robert Kubica z gorszym czasem. 2000. I teraz zobaczymy, co nam tutaj Russell powie. Hamilton, potrójna perfekcja. Pod sterowność. Teraz pytanie, w którą stronę chce iść w tą posterowność? Tam? Coś takiego. Gdzie mam ten styl... Gdzie mam te kwalifikacje? Przejazd? Ustawienia wyścigowe. Ojej, rzeczywiście, to jest tutaj. A Robercik, zjeżdżaj. O Jezus, spierdolałeś mi jeszcze jedno okrążenie. Robert! Niedobrze. Tak, teraz to właśnie zobaczyłem, że rzeczywiście tu się da trenować na wyścig albo kwalifikacje, to dużo zmienia. Robercie, niepotrzebnie to okrążenie zrobił jeszcze jedno, bo nam trochę czasu uciekło przez to. Ale opony twarde właśnie chyba wjeżdżają na drugi poziom. Czmyknął. A, bo mamy zjazdowy. Dobra, Robert, chowaj się już. Zapraszam cię tutaj i powiedz mi, co z twoim bolidem jest tak albo nie tak. Czyli takie same błędy tutaj poczyniliśmy. Kiepska siła docisku. Teraz pytanie, czy on chce taką, czy taką? Tak jest, Paweł. Mówię właśnie na początku streama o tym, że możemy sobie razem pooglądać kwalifikacje. Ja myślałem, że to będą już wyścigi. Bo mi się pomyliło, że dzisiaj jest szósty. Dlatego niedziela, jutro Rosół i wyścigi oglądamy sobie. 20 okrążenie. To nie ma znaczenia, co tak naprawdę to tu się dzieje, bo nas interesuje opony twarde, żeby były na trzecim poziomie. I ustawienia wyścigowe. Opony twarde, ustawienia wyścigowe, drugi poziom. Mamy to, dobra, możesz zjeżdżać. 12 minut do końca. Mamy opory na trzecim, twarde? Jeszcze nie. Jeszcze nie mamy opon. Nie wiem, co zmieniliście, układ kierowniczy nie działa tak już dobrze. Okej, dobrze, przepraszam, Russell. W takim razie szybciutko mi tu zawiń. Robert kończy okrążonko. I możesz mi już zjechać. Poprawił trzeci sektor. Okej. I teraz tak, Russell tutaj się nieźle podziało, bo widzę, że wyszliśmy chyba na świetne ustawienia docisku. Nieźle cię docisnąłem, Russell. Porównajmy to z wcześniejszymi rzeczami. Dobre było tutaj, a tu mamy okej, czyli sterowanie ma iść w podsterowność. Podsterowność. Teraz jak to osiągnąć? Kurwa jego mać. Tor jest prosty, więc chcę te koła wyprostować. Kurwa mać, nie co mam tu zrobić, tak? Jeszcze raz, tu było okej, dobre, świetne. Tu było a tu jest już świetne, tak? Świetne było na dole. Trochę trzeba cofnąć, tak. A tu było świetne w tym miejscu, czyli to miejsce zostało, tu jest świetne. Dobra. I wybór opon, czy ja mam opony twarde na trójce? Będę miał za chwilę.
Czyli ciebie już tutaj dam. Przejazdy. Ustawienia kwalifikacyjne. Może Raselek. W kwalifikacjach Raselek jest spoko. Nie chcę polecić na kwalifikacje teraz. A Roberta zostawię na wyścig. Opony twarde, poziom trzeci. Brawo, brawo, brawo. I to jest maksimum, co mogę osiągnąć w tych oponach. I już Roberta będę przygotowywał na ustawienia kwalifikacyjne. Może nam się uda to zrobić, bo widzę, że Hamilton też wjechał na nie mięciutkie. A wcześniej chyba na twardy jechał. Chciałbym to zobaczyć. Teraz tak, Robert, dużo się pozmieniało, będziemy analizować. Wcześniej nic nie miałeś na dobre, miałeś na początku świetne. Świetne musi wrócić. Przełożenie biegów. Proszę bardzo. Jest blisko świetnego. Troszkę utwardzimy. Jest blisko świetnego. Jest bardzo blisko świetnego. Pyk. Dobre, kiepskie, dobre. Dobre tu jest dobre. Bo dobre tu było kiepskie. Tu jest dobre. Bo kiepskie tu jest dobre. Tak, miękkie, bo max level twardych. Oczywiście wskakujemy na miękkie. I nawet damy radę zrobić te miękkie. Damy radę zrobić te miękkie. Opony miękkie będą, wydaje mi się, na drugim poziomie. Ustawienia wyścigowe Robert powinien dobić. Zobaczymy Russella. Na pewno te czasy, widzicie, poprawia już je. Zielone sektory się pojawiają. Ze względu na zmianę oczywiście ogumienia. I widzę, że wszyscy wbili chyba max tych czerwonych opon. Z kwalifikacjami. Aha, w grze! A czyli w prawdziwym życiu, tak? O Jezus, to mi się tutaj... Nie, bo już nie kumam, czy to jest w grze mi mówicie, czy mi mówicie o prawdziwym życiu? Czy się na psach rozpierdolił jest 60? Już nie wiem, no. Idealne przełożenia, Robert jest zadowolony, poprawia swoje sektory. Russell w tym momencie 9 miejsce, pamiętajcie, to jest trening. IRL, aha. To mnie IRL nie interesuje. IRL to jest jakieś udawane życie. Prawdziwe jest tutaj tam... Tutaj co się dzieje na komputerku. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, jak kurwa inżynier działa. Świetne, doskonałe, świetne. Tak, spróbuj i tak cię zapiszę, to okej. Mamy... Tego nie mogę ruszyć. Przełożenia prędkości. Teraz pytanie. To było dobre. To było dobre. A to jest świetne. Czyli delikatnie w lewo można. Okej, teraz tutaj. To było okej. To było świetne. Dobra, maksymalne... Czyli czekaj jeszcze raz. To było świetne, to było dobre. Dobre, świetne. Czyli troszkę w lewo, troszkę w lewo. O, i tu może być idealna prędkość. Teraz tak. Tu było okej. Tu jest świetne. Tu jest świetne. Teraz pytanie, jak tutaj poruszać tym suwakiem, żeby było idealnie. Delikutaśnie zrobię. I tak nam zapiszę to. Tak nam zapiszę. Proszę cię, proszę wyjeżdżać, Robercik. Czemu Robert, kurwa, robi kolejny sektor? Będziesz zjeżdżał, czy nie? Nie, Robert mnie tak wkurwia, bo robi nadokrążenia robi. Mam ustawić boli, to odpierdalasz, nie wiem, po co to robisz. Mówię ci, jedno okrążenie zjeżdżasz, Robercik, no. Ale poprawił czas. Nie, w lewo, w lewo. Właśnie wydawało mi się, że w prawo. Testri Werder 2 gra? Zaglądniemy, zaglądniemy. Jak nam psycha siądzie w Formule 1, to pójdziemy na RDR2. Jak ktoś ma ochotę na RDR2, to Felipe się odparił, możecie go podglądać sobie też. O, i pospierdoli, i spierdoliłem coś. Niedobrze, niedobrze, zacząłem się denerwować, bo Robert jest dla mnie najważniejszy. Ale nie, okej, już mam pomysł. Mam pomysł, już wiem, co się dzieje. I tak było wszędzie dobre, świetne było tutaj. To jest świetne i to będzie perfekcyjne. Teraz wyjadę na takie ustawienia, że wszyscy zesrają w spodnie. Ustawienia kwalifikacyjne, opony miękkie. Proszę mi wyjechać jeszcze raz. Z boku może to się wydawać rzeczywiście, że samochodziki jeżdżą w kółko, ale te malutkie opcje i też sporo widzów się w to wkręciło, to jakoś nie wiem, mam smaka na tą grę, nie? Bo w RP mało się gada z widzami, wiesz, w RP to chodzi, siema, coś kupić, jaranie. Jest to śmieszne, ale tutaj mam ten kontakt z widzami. Cały czas jakby czytam, co wy tu mi mówić. U Kubicy kwalifikacji, to on zawija go do boksu szybko. Robię. Aha, o Jezus, masz rację. Bo ja mam już wbite, mam poziom kwalifikacji, znaczy wyścigowy mam na trzecim poziomie, a Robert mógłby kwalifikacje jeszcze wbić sobie. Kiepskie, świetne, kurwa mać, ale robimy dramat tutaj, ale robimy lipę. Najgorzej przygotowany bolid od dawna. Jest dobre. U Roberta jest bardzo źle. Nie wiem, czy zrobię tylko jedno okrążenie i Russell mi wraca do boksu.
Tutaj zmienialiśmy oczywiście lekko. Możemy wrócić do tych ustawień, widzicie, to no, tak pozmienialiśmy, że popierdoliliśmy sobie. Dobre, świetne, doskonałe. A tu było jak wcześniej? O proszę. Wcześniej tu było świetne. Delikatnie do tyłu. Jeszcze raz. Tu było świetne na dole, bo jest. Tu doskonałe, patrz, w ogóle nie zmienione zostało. Doskonałe, świetne, ale to są malutkie różnice. Nie, jeszcze raz, przepraszam. Nie, zjazd. Spokojnie, Filipek. To musi być lekko w lewo, a tamto w prawo. Nie było. Tu się prze... Tu mi się pierdoli trochę. W prawo i lewo. Prawo na górze, w lewo na dole. Gdzieś tutaj dużo to kurwa odchodzi. Ja nie mam nerwów ty. To ma być w prawo, a na dole ma być delikutaśnie w lewo. I czemu to kurwa nie idzie? Ja pierdolę. Dobra, wiem chyba o co chodzi. Tylko tym trzeba ruszać. Nie, bo to są minimalne różnice, no kurwa. Kąt tylnego spoilera daj na 26, ciśnienie opony raz w dół. Kąt tylnego spoilera daj na 26. No ale patrz, ta prędkość maksymalna i to się zjebie, bo to będzie wtedy dobre, widzisz? To będzie dobre. Albo świetne. A Roberta ja wypuszczałem, czy co? Bo już mi się, już tyle spędziłem. Sorki widzowie, ale tutaj chciałem osiągnąć perfekcję, trochę mnie to przywiesiło. Robert już mi nie zdąży wyjechać na kolejną sesję. Zjeżdża, czy zdąży? Stawienia biegów, ktoś mi o biegach powiedział. No już nie zdąży chyba wyjechać. Duży te opony George Russell, to się nic nie dzieje, bo tak się kończy sesja. Świetne ustawienia, Radamiki, dziękuję serdecznie. Robert zdąży jeszcze? Wypuszczę cię na oszukańco... O. Ujajajajaj, kurwa mać! Dobra, zjeżdżajcie. Mamy świetne, okej, doskonałe. Świetne, okej, doskonałe. Niedobrze. Mega niedobrze. Mediolan, bardzo ciepło. Mamy kwalifikacje. Ustawienia samochodu. Zmiana konfiguracji. Tu miałem spoko. Dalej je mam. Tu było kiepskie, tu było dobre. Kiepskie, dobre. Wybór opon. Kwalifikacje. Żółte. I tutaj co? Nic nie pozmienialiśmy. Świetne. Widzicie, mieliśmy świetne na dole. Znaczy doskonałe na dole. Mamy tak. No nie chuj, niech tak zostanie. Świeżutkie opony. Akurat ty już masz zainstalowane. Żółte. Zatwierdzam. No tu Robertowi... Tu Roberta puścimy na takiej trochę niewiedzy, nie? I oczywiście tak. Opony miękkie. Ustawienia kwalifikacyjne. Potwierdzam. U Roberta opony miękkie, ustawienia kwalifikacyjne. Potwierdzam. Oj tak, Raselku. Dziękuję ci. No dobra, w takim razie na następnym wyścigu pojedzie twoja koleżanka, zmienniczka. Pamiętaj, włącz auto, jasne. Ale na razie poczekamy na czas, niech się tor nagrzeje. Poczekamy sobie. Myślę, że poczekamy sobie do... Hamiltona sobie zobaczyć kogoś. Gdzie? Okrążenie wyjazdowe, Magnussen, Grojsen. Mocnego byśmy sobie podglądali. Vettel, okrążenie wyjazdowe. Temperatura elegancko. Lewis Hamilton, rekordy napierdala. Puścimy Roberta, żeby mieć te informacje o tym, co tu poustawialiśmy. Mam nadzieję, że to się uda. Aktualne. Tak, dwa razy będziemy opony zmieniać, nic się nie... Poszli. Wypuść swojego w czwartej minucie, bo to długi tor. Okej. Auto włączone. Pierwszego będziemy podglądać oczywiście Roberta Kubicę. Polaka. W fajnym bolidzie. Nowy spoiler. Nowe hamulce, nowa skrzynia biegów, eksperymentalny silnik. Wiele pytań, czekamy na odpowiedzi. Robert właśnie kończy swoje okrążenie wyjazdowe i poszedł. Opony są zimne. No, takie są niestety prawa rynku na początku. Lecimy, lotny start. Zobaczymy u Russella, porównujemy. 0,4, straty do pierwszego miejsca, a Russell po pierwszym sektorze. 0,5, na pewno jest gorszy od Roberta. 0,8 u Roberta, straty do pierwszego miejsca w drugim sektorze, przepraszam. I Robert okrążenie, 17 pozycja, no Robert ma chujowe kwalifikacje. Nie ma się co dziwić. 0,9 u Russella. I 18. Okej, nie są to duże straty. Tu na przykład jest szansa się wbić. 1000, jest szansa się wbić. Spokojnie panowie, zjeżdżamy. Większe ciśnienie oponu Roberta, okej.
Dobra, zjeżdżamy. Dalej serwisowej i za chwilę musimy wypuszczać znowu. Za minuta odpoczynku, siusiu kupa, hot dog kurwa ze stacji. I musimy ruszać za chwilę. Jak to w ogóle się u niego... O, o, o. O proszę, daliśmy radę coś. I tu jest ok, dobre, dobre. A mieliśmy dobre wcześniej? Tutaj, tak? Tu było dobre. Bo dobre, dobre, dobre. Myślicie? Wiem, że nie powinno się testować takich rzeczy, ale... Oby się nie blokowali. Mam nadzieję, że nie będą się bardzo blokować, chłopaki. Ale mają dystans, mają do siebie dystans, więc git. Jazda, zobaczymy. Pamiętajcie, że to są kwalifikacje, tak naprawdę te kwalifikacje nas nie interesują, bo mamy ustawienia na wyścig. Pod wyścig mamy ustawienia. Pod wyścig są ustawienia zrobione, dlatego fajnie było być tym 15, no ale no już się pogodziłem, że to raczej nie będzie nic z tego. Kto przed nami jedzie, kto to jest? Bardzo ważny jest ten pierwszy sektor, no i chuj. No i chuj, nie ma szans już. Russell chodzi, dobra, Russell, chociaż tylko Russell się poprawia. W takim razie Roberto odpuszczamy, Russell poprawia sektor pierwszy. Kubica popierdoli sektor drugi. Sektor drugi poprawiony przez Russella. Kubica dramat. Russell kurwa gorszy. A Russell IRL się rozjebał? O kurde. Blokowali go. A skąd wiecie, że się rozjebał? To teraz coś się dzieje? O 14 miał być trening. Klasycznie odpadamy 17-18, przynajmniej nie będziemy startować z ostatniego rzędu. No trudno, ale taka była strategia. Nikt tutaj sobie nie planował wygrania. Ani top 15. Symulujemy tą sesję. Nas to nie interesuje. Nas interesuje wyścig, w którym na pewno zajdziemy bardzo wysoko. O 14 będą kwale. Dzięki Artur Piekarski za info. Teraz jest trzeci trening. Oki. Odpada Sainz, Norris, McLaren, Haas, Alfa Romeo, McLaren. Tak, rozgrzewaj opony, oczywiście, tak, będzie robione. Pierwszy wyścig. Dobra, czas ściągnąć inżynier, trzeba z gołą klatą podejść do tego wyzwania. To miało padać, że tu słoneczko wychodzi. Proszę bardzo. Dobra, majty podciągamy pod pachę. Czas sobie wyjaśnić pewne sprawy. Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen, Eklerek, Hulkenberg, Ricciardo, Gasly, Grosjean i Raikkonen. To jest pierwsze top 10. Zobaczcie, ciekawe ustawienie opon, bo ostatnie są na super mięciutkich. To jest ciekawa strategia, no startowa. Oh yeah, zaczynamy. Rząd przedostatni. Williams właśnie kupuje koszulkę z imieniem Robert Kubica. Jest super, nie ma problemu. Kelly. Kelly to zawsze taka psychofanka. Wysyła nam nudesy cały czas na skrzynkę pocztową. Więc powiem wam, że to jest taka wartościowa fanka. Mediolan, piękna pogoda, troszkę chłodniej niż w kwalifikacjach, ale damy radę. Czemu tu flagi Japonii? A, wszystkich narodowości powiewają. No to zaczynamy, zaczynamy. Opony twarde, ustawienia wyścigowe, potwierdzam. Opony twarde, ustawienia wyścigowe, potwierdzam. Ustawienia samochodu. Jest, trafiliśmy, patrzcie. Trafiliśmy, super. Zmiana konfiguracji. Wybór opon, zaczynamy z twardych opon, opcje paliwowe są nieruszane, podobnież startuje Russell, który startuje wybór opon twarde. Bardzo fajnie, bo pamiętajcie, kwalifikacje nie dają punktów. Kwalifikacje nie dają punktów, wyścig daje punkty. Strategia. Strategia, oczywiście na samym starcie duża agresja, bardzo duża agresja, żeby rozgrzać opony i rozpoczynamy wyścig. Hamilton, Vettel na początku. Zanim oczywiście Bottas, Verstappen, to jest rząd trzeci, Eklerek, Hulkenberg, jak wcześniej już wspominałem, Ricardo, Gasly, Raikkonen, Grosjean, Sainz, Norris, Perez, Magnussen, duńsko-meksykański duet, następnie Włoch, Giovanzi i Kanadyjczyk Stroll, potem Polak, Kubica, razem w duecie z George'em Russellem, obok siebie startują, ależ miło, ależ fajnie, ależ sympatycznie, i Daniel Jokiwad i Alexander Albon, rosyjsko-tajlandzki duecik zamykający całą stawkę. Fucking Eklerek. Zaczynamy. 3, 2, 1, 0 i poszli Robert Kubica na samym czele! No to, że się spóźniłem, przyspieszyłem, ale patrzcie, Russell ma lepsze zebranie się. O czym to świadczy, nie wiem, ale zobaczcie, jak znaleźli lukę. Grzejemy te opony, grzejemy bardzo te opony. Na twardych bardzo ciężko jest, ale ładnie, ładnie Kubica w tym się wciska. Ależ genialny manewr Kubicy przed Russellem w tym momencie, ale ścisk! Można powiedzieć, że pod
pachę się wsunął teraz Anglikowi. Fenomenalnie, że to Russell odpowiada. Ależ pojedynek. No powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. Tutaj oczywiście Magnus, ten Perez, jeszcze Giovinazzi przeszkadza. Z tyłu Albon goni. Ależ tutaj się zrobiła piekielnie mocna ekipa w tym momencie. Russell z Kubicą. Russell, ależ jest ciasno. Cóż niesamowitego. I Russell wychodzi, Kubica troszkę osłab, ale Russell przegrywa. No niesamowicie coś to prezentuje. Grzejemy te opony i już możemy sobie je uśrednić. Właśnie tak, jedziemy, jedziemy. Paliwo się troszeczkę nadrobiło, będziemy wyprzedzać. A mało to włączone, ale dziękuję za informację oczywiście. Pamiętam, my jedziemy na jednego pit stopa, dlatego nie ma co się bać. Dopiero drugie okrążenie. Pięknie, Russell, zajedź, pięknie. Wypchnij go, wypluj go. Ciężki ten Magnussen jest, pierdolony. Ale to jest to, Russell, 14 lokata dla naszego chłopaka. Pięknie, pięknie. Opony 84%, Kubica podobnie. Nadwyżka paliwowa, świetna gospodarka, można powiedzieć, jeśli chodzi o paliwa w ekipie Williamsa. Tak, ale to było dobre. Kubica skakuje na kolejną 18 pozycję. Świetnie to się prezentuje. Pamiętajcie, bo jesteśmy na twardej mieszance. Patrzcie, kto jest koło nas. Grosjen na mięciutkich. 18 miejsce, Russell 14. Kubica walka w tym momencie z nikim innym jak z Albonem. Często widzimy ich walczących, ale chyba Robert sobie z nim poradzi. Niestety nie. Dawaj, Robercik, dawaj, Robercik. I od wewnętrznego, i do środka, i pod pachę mu. Skurwysyń się broni ten Albon. Można powiedzieć, że Formuła 1 i na początku, i na końcu jest bardzo, bardzo ekscytująca, bo nie tylko Hamilton, Vettel i Bottas tu się ścigają, ale na tyle, zobaczmy, piękna akcja Roberta Kubicy, 16 pozycja, zjazd chyba do pit stopu Raikkonena, zmienia się na średnie opony. Pięknie. Po zdrobyczku, dzięki za info, wariacie, trzymajmy się razem. Stan opon, zobaczmy, Norris te opony ma w gorszej formie niż Russell i Kubica, można powiedzieć, że w takiej samej, dlatego trzymajmy to, trzymajmy ten poziom. Ja sobie tak z ciekawości zobaczę, ile te opony wytrzymają. 13 okrążeń, ja schodzę pod ten niższy słupek, czyli zakładam z góry, że to będzie 11 okrążeń. Na 16 okrążeniu 10 sektorów plus to... Tak, tak, mamy idealna kalibracja ścierania opon, widzowie. Zimne opony, kręcimy je w takim razie, macie rację, widzowie. 8 Russell, Kubica, 13. Wiem, że są zimne opony, ale nie możemy ich zetrzeć zbytnio. Tak, ale to było dobre, Kubica 7, 13, Kubica 13, Russell 7. Zimne opony, ale musimy je oszczędzać, widzowie. Grzeję, ale nie mogę za bardzo ich grzać, widzowie, bo mi się zetrą. Jest 7 okrążenie. Albo dobra, grzeje, chuj. 6 pozycja Russella, 11 Kubicy. Dobra, rozgrzeje do połowy i potem je oszczędzał. Jeszcze troszeczkę. Grzej ciągle i zmienisz znowu na hardy? Jeden pit stop na hardy? Może mają rację, widzowie. Dobrze, ładnie są zagrzane. Russell 5, Kubica 7. Grzej ciągle i na hard. Dobra, masz rację, dobra. Michael Fast Hand dzisiaj zastępuje Kokosowicza. Kokosowicz chyba zachlał wczoraj. Albo co najgorsze, Kokosowicz sobie, nie wiem, prawdziwe życie, kurwa, urządził. Jebany. Taki komputerowiec był przez 4 dni. 4 dni komputerek i już poszedł do znajomych. Pewnie dziewczynę sobie znalazł. Nawet mi go, kurwa, nie żal. Widzowie, to i teraz mogę już je studzić, co? 8 okrążenie, ale to jest dobra strategia na 2 hardy. Jest na środku, jest na środku. 4. pozycja. Czy Russell jest w tym momencie pierwszy? Ja pierdolę! Ja pierdolę, aż zamknę okno, bo sąsiad przyjdzie, pomyśli, że jestem pojebany. Ja pierdolę, Robert Kubica, Russell w tym momencie wyznacza trendy w Formule 1. Serduszka na czacie, ja pierdolę. Robert Kubica 4, ale już czuję na plecach Vettela, Pereza, Hamilton 2. Ależ to będzie pojedynek młodzieńca z Wielkiej Brytanii ze swoim rodakiem, kurwa. To musi być bardzo inteligentna strategia. Hamilton jeszcze, nie wiem, Hamilton z pitstopem. Już na plecach Robert Kubica. Zobaczcie, w jakim śmietance towarzyskie, ale przegrywa z Vettelem. To nie dziwnego, bo Vettel już na tych mięciutkich oponkach jest. Na plecach już będzie się bronił. Oj, będzie Russell walczył. Zobaczmy, co się szykuje w tym momencie. 17-latek ma na plecach Hamiltona, Pereza, Vettela, kurwa, Chucka Norrisa, kurwa. Cały Hollywood ma na plecach, ale on da radę. I zobaczmy, co wymyśli sobie tutaj chłopak. Musimy też te opony podrzeć. Nie, nie, agresja, panowie. Bronimy. To jest Williams, kurwa, a nie jakaś, kurwa, Honda, czyli pierdolona Skoda. Lecimy z tym, panowie. Broni się pięknie. 3000 sekundy na plecach, no Hamilton nie będzie chyba tutaj łaskawy dla swojego rodaka, ale zobaczmy ten pojedynek. No łyknie go na zakręcie, nie, broni Russell, no od wewnętrznej, wchodzi ci, kurwa, blokuj go, kurwa, zajedź mu drogę, zajedź go, ależ pojedynek, no coś fenomenalnego. No i niestety przegrywamy,
Pierdolony Hamilton, zbalanowe dziecko, kurwa, wszystko miał najlepsze. A nasz Russell biedny, bili go w szkole. Nawet kradli mu kanapki, potem tamtym chłopom kradli kanapki, no przejaja, nic się nie dzieje. 30%, 11 okrążenie. 11 okrążenie, teraz tak, pit stop. Jakbym zmienił sobie, te mam na 6 okrążeń, tak? Te na 20, więc zajeżdżam te na maksa, te też na maksa. I pierwszego Roberta chyba sobie wpuszczę do pit stopu. Teraz czy nie? Jeszcze nie, dobra, jeszcze nie, okej, przepraszam widzowie, przepraszam, jeszcze nie. Zostaw. Muszę mi długo wymienić opony, tak, ale Roberta muszę pierwszego, nie, Roberta już muszę spuszczać, nie, Roberta już muszę robić. Akumulator oczywiście klasyka na 50, no i co? No nie może, przecież to nie może być tak fajnie wszystko. Musimy sobie ten wyścig spierdolić jakąś ryzykowną akcją. Zapraszam Roberta do pit stopu. Walduś kurwa z lewarkiem z drewna już czeka. Zobaczymy ile spierdolą nam sekund. A Russell jeszcze jedno okrążenie. Mogę teraz zjeżdżać Russellem. Zjebaliście mi to wszystko, ale dobra. Pierwszy Robert, wjeżdża. Cyk, wszystko perfekt. Kurwa na lewej oponie, kurwa znowu ten pierdolony skurwysyn. 3 sekundy błędu, ja pierdolę. Niezły pit stop, kurwa. Fajnie jest mi do dyspozycji więcej energii, no. Brawo, kurwa, do tego kretyna z prawej opony! To już jest zajazd opon, to już jest zajazd do końca wyścigu. Dobra, Russell wjeżdża teraz do pit stopu. Słuchajcie, tego debila z lewej opony, kurwa, weźcie go stamtąd, niech ktoś inny, kurwa, to zrobi. Proszę was, proszę! Brawo! Pit! Próbujesz, kurwa! 10! 11, kurwa, który wyjechałeś? 12, 13, w pizdę wyjechałeś. Dobra, już piłujemy do końca, nie mamy co nic. Tak, ale oni muszą zjechać, spokojnie. Troszkę Robert stracił. Patrzcie, ja wam to wytłumaczę w ogóle, patrzcie. Mamy 26 sekund, nie? Robert 3 sekundy stał przez jebaną kurwa na lewej oponie w pitstopie. Przez 3 sekundy. I co to są 3 sekundy? To jest 23. Gdzie byśmy byli? My byśmy byli gdzieś tutaj. 16 by wyjechał. Rozumiesz? Bo Robert i tak porobi wszystkich. Patrz, ja mu daję kurwa agresję. I patrz co się dzieje kurwa z frajerem Grosjenem. Grosjen, wiesz, widzi te zakola w lusterku i on, wiesz, nie ma szans. Opony stygną, ale poczekamy jeszcze sobie te okrążenia na opony. Niech oni mi zjadą. Niech opony się troszkę zregenerują. Paliwo, szanuję paliwo, ale wiesz jak ono się dziwnie zmienia, nie? Raz było tu przed chwilą nawet plus 1 nadwyżki paliwowej. Teraz jest, wiesz, to pewnie ze względu na okrążenia to się tak wszystko kalibruje. Ale jestem dobrej myśli. Szykuję po prostu mocniejszą strategię na końcówkę. Teraz sobie patrz, wejdę sobie w pit stop, oczywiście nie będę nic zmieniał. Mam 14-16 na tych oponach okrążeń, a zobaczcie ile do końca mam okrążeń. Mam 11 okrążeń do końca. 11 okrążeń do końca. Nie. 11 okrążeń do końca. Co ja pierdolę, mam 9 okrążeń do końca. Jebany matematyk, geograf. No to kurczę, no poczekam jeszcze chwilę i zacznę je zdzierać na maksa, nie? U Roberta już chyba zacznę je zdzierać. Nie, u niego zacznę je zdzierać. Cyk. 10 Russell, spokojnie, pit stopy, Russell, 9 Russell, rub. Teraz ta agresja. Jest 7. I przed sobą mam chłopa na pitstopie, mam Hulkenberg i Eklerek jebany, Vettel tak samo. Opony u Kubicy trzeba ten, garnąć. Też będą się przegrzewać zaraz. 7-8 i nie będziemy zjeżdżać. Top 5 niemożliwe, wiesz, nie do ogarnięcia, ale 7-5. Chyba, że tutaj się coś wyjebie. Hulkenberg tu nie pasuje. Hulkenberg to nie jest ta... On jeździ w Renault. Czy
Bez obrazy, ale to nie jest kurwa ten etap, bo on ma stąd wypierdalać. To jest gość, który powinien... Tak jest, schodzi, schodzi, Betel, tararara. I Russell ma Hulkenberga teraz, pięknie. On go powinien wziąć. Pit stop Vettela, ale zobaczcie, chłop, patrzcie co ma chłop przewagę, patrzcie to. On był na pit stopie, zajerał szluga, sos tysiąca wysp i kurwa wyjeżdża przed nami. Ja pierdolę. Ale Russell piąty. O kurwa, Russell piąty, Kubica szósty. Eklerek też musi zjechać. Eklerek musi zjechać. No, Russell mi się podoba, ale to nie najgorzej też wyglądał u Kubicy, no który oczywiście odstaje. Teraz te opony, okrążyć do końca 5. No to nie, to już zajeżdżamy te opony, co widzowie? To już jest zajazd w takim razie. To już jedziemy do pełnej piździe. Cały czas Russell poprawia sektor za sektorem. To są cały czas poprawy czasów, nie? Są czas za czasem jest poprawiany. Dziękuję za gwiazdki, dziękuję serdecznie. Gospodarka paliwowa, tu już może być mega agresja. Tak samo tutaj. No tu już jest zajazd. U Roberta jeszcze można pomyśleć nad szacunkiem do tych opon. Tak. Jeszcze pomyślimy nad szacunkiem do tych opon, bo to będzie przez... Najszybsze okrążenie Sebastiana Vettela, Russell, Kubica, piąci. Kogo mamy... Russell czwarty? Eklerka pierdolną, ponieważ on jechał na pit stop. Kubica też go walnął. Russell w tym momencie czwarty, piąty jest Kubica. Silnik coś dziwnie brzmi, zbadajcie to. Wariacie, no tu nie ma w tym momencie na żadne... Nie ma czasu na badania. Ty się po prostu wpierdalasz i to robisz, nie? Opony możesz dopierdolić. Robert musi oszczędnie pojechać na oponach. I Russell, fajnie, bo Russell jest... Russella broni Kubica. Kubica jakby tam przeszkadza chłopakom, więc Russell ma mega bezpieczną jazdę tak naprawdę. Możemy sobie dać tutaj neutralny nawet, na spokojnie. A Robert musi być defensorem. Żeby opony były na czerwonym polu, wtedy tracą prędkość. 5 złotych. Ja pierdolę, Russell jest trzeci. To się nie dzieje naprawdę. Verstappen zjechał na pitstopa, ale Kubica niestety wyjechał za nim. Ściga tutaj Polak. O nie, Robercik ma na plecach, już ma problemy. No niestety tu będzie ciężko Robertowi to obronić, ale daje mu silnik na full, będzie defensywa. Będzie mega defensywa ze strony Roberta, powinien atakować czwarte miejsce, czyli Verstappena. A Russell, no niestety, no to już gramy na ryzyko, tak? Chcesz kurwa walczyć o najwyższe sektory, to musisz defensywnie też pograć, ale też agresywnie. Opony, starte opony, no to jest w tym momencie teraz ta śmietanka Formuły 1. W tym momencie jest brany po lewej stronie od Verstappena, on nie znalazł się go... I teraz Bottas pierdolony w Ferrari, no nie da się bronić przed takimi zawodnikami. Jest za mocny, oni są za mocni. Oszczędzanie opon, średnie spalanie u Roberta, nie, będzie wysokie. No i w tym momencie Kubica odpuszcza, no nie ma szans raczej ścigać się z takimi zawodnikami. I na ten moment został tylko Russell, 28%, kurwa! Jebnie czy to nie jebnie? Trochę się boję. Russell, 17 sekund straty, ale na plecach ma 4 sekundy. 25 okrążenie Russella, 26%, gdzie ma ostatnie okrążenie? Dobra. Tak jest, prujemy, Robert, prujemy. Nie ma co. Prujemy na felgach. Na plecach masz Robert Hulkenberga, to jest pizda jebana. Więc sobie z nim poradzisz. I Russell. Czy to będzie defensywa? Na plecach ma 3 sekundy, 2 sekundy straty. To się wszystko może wyjaśnić. 2,5 sekundy straty na plecach. Zanim oczywiście Verstappen. 2,5, cały czas topnieje ten czas. Robert Kubica na plecach ma sekundę straty. To już jest 1,5 sekundy, zanim oczywiście niezawodny Hulkenberg, którego przed chwilą wyzywałem, no ale niech będzie niezawodny. Russell trzecia pozycja, to jest końcówka okrążenia. Russell jest trzeci! Mamy pudło! Mamy pudło! Brawo, brawo, brawo! Robert Kubica zajeżdża. To jest siódme miejsce, też pięknie. Też bardzo ładnie. Brawo! Idealnie. Idealna gospodarka ogumieniowo-paliwowa na ten moment. Brawo! Brawo! Kurwa mać, ale jestem zadowolony. Trzecie i siódme miejsce w takich bolidach. No. To było dobre. Dziękuję też za tą strategię. Też o niej myślałem trochę inaczej, ale na jeden pit stop i twarde opony. To jest mistrzostwo. Kamil to prawdopodobnie przegrał
Chociaż nie, Hamilton jechał na dwa stopy, no. W końcówce musiał zmienić. Zobaczcie, dwa okrążenia przed musiał zmienić. Było blisko, było blisko. Super to wyglądało, naprawdę super wyścig, Russell. No szkoda, że, że Kubica nie był trzeci, ale już Kubica puka do bram. Kontynuujmy, zobaczmy ile punktów w ogóle zdobędziemy. Okej, nie złamaliśmy zasad, chociaż silnik Kubicy jest troszeczkę podrasowany nielegalnie, nie? Tak, no. I chciałem wam mówić, ale jest szansa, że jak w późniejszych wyścigach będziemy mieć mocniejsze kontrole, to może mieć problemy. No, dziwnie to wygląda, ale mamy 4 punkty zdobyte.